To Friedrich Werner von der Schulenburg, niemiecki ambasador w Związku Radzieckim. Intensywne, tajne rozmowy pomiędzy tymi dwoma krajami są w toku. Hitler naciska, aby się odbywały. Już zdecydował, że Niemcy napadną na Polskę 26 sierpnia, a teraz musi zyskać poparcie ZSRR. W rzeczywistości sam Schulenburg może tylko zgadywać, jakie plany ma Hitler. Jest dyplomatą starej szkoły, grafem. Służył nawet w Rosji przed I wojną światową. Dołączył do Partii Narodowo-Socjalistycznej w 1934 roku, ale nie jest szczególnie przychylny Führerowi i nazizmowi. Właściwie jest równie sceptyczny co do reżimu ZSRR. Teoretycznie nacjonalizm przeczy komunizmowi, ale to nie jedyny powód. W ZSRR u władzy jest Stalin. Nadchodzą fale represji. Są wymierzone w różne grupy ludzi, między innymi mniejszości narodowe. Schulenburg stara się ochronić Niemców przed represjami. Ale Schulenburg, tak jak jego autorytet Bismarck, uważa, że najgorsza dla Niemiec byłaby wojna z Rosją. W tym czasie Moskwa jest centrum działalności dyplomatycznej. Misje militarne Wielkiej Brytanii i Francji są w mieście i mają nadzieję, że ZSRR poprze Polskę, ale nie ma postępów w ich rozmowach. Natomiast rozmowy niemiecko-radzieckie idą dobrze. Jeszcze wczoraj te dwa narody były wrogami, a dziś wydaje się, że są gotowe osiągnąć porozumienie. Schulenburg jest szczęśliwy. Jest pewny, że dopóki Niemcy mają zapewnione wsparcie Rosji, dopóty Wielka Brytania i Francja będą w stanie zmusić Polskę do powściągliwości i elastyczności. Ale Niemcy potrzebują czegoś więcej niż tylko umowy handlowej. Niemiecki minister spraw zagranicznych przylatuje do Moskwy. Ribbentrop się śpieszy. Przygotowania do wojny z Polską są w toku. Niemcy potrzebują wsparcia Sowietów. Zaledwie kilka godzin później Joachim von Ribbentrop razem ze swoją delegacją i Schulenburgiem dociera na spotkanie z Mołotowem. Tam Schulenburg po raz pierwszy spotyka Józefa Stalina. Związek Radziecki jest gotowy podpisać pakt o nieagresji tylko wtedy, gdy tajny protokół zostanie dołączony do porozumienia. Tajny protokół zawiera ustalenia o podziale stref wpływów w Europie. Do przyszłej strefy wpływów ZSRR należy Finlandia, Estonia, Łotwa, rumuńskie tereny Besarabii i wschodnia Polska. Niemiecka strefa wpływów obejmuje zachodnią Polskę i Litwę. ZSRR zaprzeczy istnieniu tego protokołu w czasach pierestrojki pod koniec lat 80. XX wieku. Hitler wyraża zgodę. Von Ribbentrop i Mołotow podpisują pakt o nieagresji na 10 lat. Wiadomość o podpisaniu porozumienia jest dla większości Niemców zaskoczeniem, ale reagują z ulgą. Wywołuje to szok w Europie. Najbardziej zaciekli wrogowie doszli do porozumienia. Jest jasne, że wojny nie da się uniknąć. Polska jest praktycznie otoczona. Z jednej strony Niemcy, z drugiej ZSRR. Oba kraje wysuwają roszczenia wobec terytorium Polski. Dyplomaci zaczynają bić na alarm. Niemieckie prowokacje na granicy stają się coraz częstsze. Brytyjczycy i Francuzi podpisują porozumienie, że będą bronić Polski w razie ataku Niemiec.
Dla Schulenburga staje się jasne, że wojny z Polską nie da się uniknąć i że Hitler za pomocą tego porozumienia tylko próbował uzyskać zgodę Stalina na niemiecką inwazję na Polskę. Dwa lata później marzenia Schulenburga o pokojowym rozwiązaniu zostaną doszczętnie zniszczone. Niemcy wypowiedzą wojnę ZSRR, a w 1944 roku zostanie powieszony jako jeden z głównych spiskowców przeciwko Hitlerowi.